Siemano, cześć, czołem, kluski z rosołem, leżę pod stołem. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Palionowie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie kolejną łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam też również na plusa, ponieważ tam dzisiaj pojawił się odcinek u mnie z Minecrafta, którego zamieniliśmy w świat Lego. U Dave'a był odcinek z Lego, co oznacza, że jutro na kanale moim na plusie pojawi się odcinek z Lego u mnie. Więc serdecznie was zapraszam. Od w końcu Lego, Lego Star Wars. Zapraszam, kto jest chętny na pooglądanie Lego, wczucie się w tą rozgrywkę. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze kanały. Oczywiście linki są, prawda, w opisie do wszystkiego, więc sam wystarczy popatrzeć i wtedy wiecie, że jest, kurczę, Instagram, że jest coś jeszcze innego, że jest masa różnych rzeczy, więc jak tylko będziecie, wiecie, jak będziecie chcieli coś znaleźć, to w komentarzu na bank to jest. I zapraszam na ShefShopa. Tu mam na przykład kubeczek z ShefShopa, zapraszam bardzo serdecznie, możecie sobie wejść, taki kubeczek kupić. No nieważne, w każdym razie jesteśmy dzisiaj w Minecrafcie, widzowie. I jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że gdyż, iż, ponieważ... O, bzyku! O, ty Szczypson. Co to za skradanie się u mnie na chacie? No, ja przepraszam, że się tak bez przywitania, ale muszę ci coś powiedzieć. Słucham. To byłeś zajęty przywitywaniem się, no to dlatego rozumiem. Ci przerwać, Okej, dobrze, jaki jest problem? Już się przyglądam ci, jest jaki problem, no. Musimy zbadać tą wieżę, wiesz, tam, do której poszliśmy. No tam gdzie była palionka uwięziona kiedyś. A czemu? Dlaczego? A co tam jest? Coś odkryłeś? No normalnie, wiesz co, my tam chyba już wszystko sprawdziliśmy, ale jest coś, co mnie niepokoi, bo powiedziałbym, że mnie zaciekawiło. Dobra, bo wiesz o tym, a co to że jest? Zawsze jak byliśmy tam, jak tam przychodziliśmy, to się robiła zła pogoda, nie? Tak, to prawda. Dzisiaj ja tam poszedłem, lecę sobie litrą i normalnie się nie zmieniła pogoda. Piękne, świeże słońce jest. Żartujesz. Naprawdę. Lecimy tam od razu, co ty zgrane. To trzeba od razu sprawdzić w takim razie, chodź. Ale jesteś pewien, że ty tam przelatywałeś na tyle blisko? Mhm, tak. Dobra, Mareczek, ale teraz to czekaj, zatrzymajmy się tu jeszcze, na tej wieży tutaj. Zapraszam cię na tą wieżę tutaj w takim razie. Ja też. Zatrzymajmy się tutaj. Zapraszam cię tutaj, wyląduj sobie pięknie, niczym szybowiec, prawda? Boeing 737, witam. Słuchaj, jeżeli tam będzie padać deszcz, to oddajesz mi elytrę swoją. Co? No chyba cię powaliło, ja tą elytrę straciłem, ja nie będę drugiej elytry tutaj oddawać ci chyba. Ale... Bo jeżeli tam będzie padać deszcz, to znaczy, że mnie okłamujesz. A ja nie możemy tolerować kłamstwa, niestety. No dobra, dobra, możemy czekaj. Tak zrobić, ale tak, czekaj, jeżeli się okaże, że faktycznie będzie tam dobra pogoda i się nic nie zmieni i wszystko będzie pięknie, słoneczko będzie świecić, to ty oddajesz mi swoją lunetę, ja wtedy będę mógł. Ale czy ty masz dwie lunety? Znaczy jedną. Nie, no, mam jedną, bo druga mi spaliłeś w lawie, znaczy, ty, a da się mieć dwie, weź dwie lunety i zobaczy. Czekaj. Jak to wygląda? Nie, masz tylko jedno. Ale to by było tak fajne, jakby to tak łapał do takiego, wiesz, a jak ma się to w tej ręce, to też, to patrz, daje, nie? A czekaj, a się zmienia ręka? Tak. Faktycznie, ja cię kręcę, jakie fajne. Tak, zmienia się. Kurde, ale fajne. Dopracowali. No szkoda tylko, że nie zrobili, żeby można było dwie przyłożyć do dwóch oczu, nie? Podwójne, takie... A, takie soczewki i dwa razy podwójne przybliżenie. Ale powinno być tak, że jak masz jedno, to widzisz jedną ten kwadracik, a jak dajesz dwie, to widzisz dwa. Tak jakby do podwójnych oczu. A to by było gorzej właśnie. Ja bym powiedział, że lepiej było, jakby było podwojenie widzenia, jakby było jeszcze dalej można było widzieć. Wtedy by to było ciekawsze. Ale to by było bez sensu. No nie, no wtedy byłby sens posiadania dwóch No w takim sensie tak, by miałby sens, ale byłoby to bez sensu pod względem fizycznym. No, ale to jest Minecraft! Bo słuchaj, Mareczek, wytłumaczmy sobie to tak, jeżeli chleb rzucam przed siebie tak, a wezmę chleb do drugiej łapy i rzucę też tak, to on leci tak samo daleko. Wiesz o co chodzi? Chodzi mi o to, że musiałbyś mieć dłuższą tą lunetę, żeby to miało sens. Dobra, Geronimo, kurczę. Ja myślałem, że nie miałeś elytry na sobie, i tak spadasz nie, blisko. Nie, ja normalnie, ale jakbym nie miał i się rozwalił ten, to bym się po prostu, pojawiłoby mi się mokra łza na twarzy po prostu i bym się po prostu popłakał. Dobra, no chwila prawdy. Czyli co, luneta albo elytra, tak? Luneta albo elytra. Dobra. Ale leje! Ty, no czekaj, nie leje, ja nic, co ty gadasz? Nie, trolujesz mnie, fejkujesz mnie, weź, czekaj. Dobra, no, nie leje, miałeś rację.
No. No dobra, niech ci będzie. Tak nie było, a ja sprawdzam, bo jestem tutaj detektyw Bzyku i powiem ci, że wczoraj padał śnieg, padał śnieg. No wczoraj śnieg, tu suło, dobra, no tak jak było zgodnie z obietnicą. Oddajesz lunetę, no dobrze. Ale widzisz, ja prosiłem tylko o lunetę, a ty prosiłeś o elektrę. Widzisz, no dobra, ale ty tu byłeś wcześniej, ale słuchaj, to teraz posłuchaj tę niesprawiedliwość. Ty tutaj byłeś wcześniej i wiedziałeś jak jest, wiedziałeś, że możesz się założyć, bo wiedziałeś, że wygrasz, a ja zaryzykowałem. No a co jeżeli to było załamanie pogodowe i teraz byśmy tutaj przylecieli i by był znowu śnieg, tak jak ostatnio w prawdziwym życiu, wiesz, było fajnie pogodnie i był śnieg nagle. O. No to wtedy byś miał lipę, nie? O, ale wiesz co wtedy by się stało, ja bym ci powiedział, dobra Bzyku, żartowałem, nie musisz mi dawać tak, tej elektry. Tak, oczywiście, tak. Tak ja by było, wlecę, tak by nie, było. Nie, tak by nie było. Tak by nie było, ty myślisz, że ty jesteś taki dobroduszny chłopak. Tak nie, by było, nie. Na pewno tak by było. Ja bym ci powiedział... ścigaliśmy na diamenty, to co? To tak nie było, no to wiesz. Ale tam były sztywne zasady, tam było kopiemy, kto ma więcej wygrywa. Jednym diamentem nie ograłeś, dobra, więc ja nie wiem, czy sztywne zasady. Ale słuchaj, ja miałem z fortunką, a liczyłem tak, jakbym tej fortunki nie miał. Więc ja zrobiłem ukłon w twoją stronę. Co? Ale dobra, ja... No, dobra, nieważne. Wrócimy się tylko. Nieważne, po co my tu przyszliśmy? Tylko po to, żeby zobaczyć tą pogodę? No nie dość o tą pogodę, no może coś się zmieniło w środku, no trzeba dobra, to sprawdzić, Dobra, to chodź. To w takim razie, ale to czekaj, no to już nie sprawdzajmy góry wieży, czy na górze sprawdzamy, bo tam na górze to raczej... Tam nic nie było podejrzanego. No nie, sprawdzajmy no, dół. Tak, no, dobra, to ostatnio sprawdziliśmy najpierw górę. Albo dobra, sprawdźmy górę najpierw, niech ci będzie. Jak chcesz. Sprawdźmy górę, niech ci będzie, dobra, sprawdźmy górę. Czy tu się coś pozmieniało, ale szybki speedrun, bo ja tutaj wiesz, bo ja czuję, że wiemy jak to wyglądało, trzeba to sprawdzić jak to wygląda. Ja idę tylko tam na górę do tej paliwonki, gdzie ona była, bo to jak tam nic nie ma, to znaczy, że tu wszystko jest, wiesz, w porządku. No tak, dobra, tak, ale musisz z lunety patrzeć, bo ty masz, a ja nie mam. Nie, no dobra, to ci dam, to mi oddasz, to czekaj, to weź, to ja ci oddam, tego, później. A teraz sobie miejmy. Znaczy ja już mam na chacie narzędzia do tego, żeby zrobić kolejną, dobra. Tu się nic nie stało, tu się nie, nic... Nie, tutaj jest... same, tutaj to samo. Ale musimy tutaj sprawdzać, też... no bo to śledztwo cały czas tutaj tego. Stary, mi się to nie podoba, że my tutaj już jesteśmy po raz kolejny, tu się nic nie zmieniło, wiesz, jakby z mega nuda, już mam serdecznie dosyć bycia tutaj po raz kolejny raz. Po raz kolejny raz, bo po prostu tutaj jest, wiesz, no tu się nic nie dzieje, nie? Nawet ten piorunek nam przestał brzęczeć tak. No tak, no bo nie ma, bo właściwie jest dobra pogoda, ale wiesz, to trzeba sprawdzać, trzeba to cały czas... Ty, więcej jest tych piorunochronów, patrz, one są na każdej wieży. Jeden, drugi... Ty, czekaj, mam pytanie, ej. Czy on jakby kumuluje tu jakąś energię za pomocą tych piorunochronów? Weź, czy nawet takich teorii spiskowych nie wysnuwaj, bo tu się na pewno mogą złe rzeczy dziać, nie możemy tak myśleć. Nie no, ale to może tak być, bo patrz, no masz tutaj masę tych. Wiesz, jakby każda wieża, jeżeli w każdą wieżę by uderzył ten piorun i po prostu by to, wiesz, jakoś, że tak powiem, zasiliło coś pod ziemią, może tam coś jest ukryte jednak. Yo, nie, Szczypson, tak być nie może. O ty, a, nie mam elektry, nie, dobra, mam elektry, dobra, weź, chłopaku, ale myślałem, że naprawdę, nie miałem elektry, byś naprawdę byłoby niekolorowe. Dobra, chodź, idziemy w tej razie sprawdzić dół, może coś tam. Na każdej wieży jest piorunochron, nawet na tych najniższych. Chodź, sprawdzimy dół, bo może akurat tam coś będzie takiego, wiesz. W sensie, kurczę, ja już przeszukałem ten dół milion razy. I nie wiem, co by tu miało być nowego, szczerze ci przyznam. Serio. No, wiesz, co ci powiem. Ej, czekaj, a te drzwi? Dobra, nawet mnie tutaj nie rozśmieszaj. O ty! Ja, dobra. Nie, to będzie koniec. Boreszek, a sprawdź, co w tej skrzynce jest na końcu. Nie ma opcji. Nie idę to. Nie, zostaw mnie. Ja tam nie idę. Ja nie, już raz słowałem. Teraz ale, czy... Ja do... Ty, ta skrzynka już nie jest skrzynią pułapką. Nie, to jest... O ty, jeden! Dobra. Ja już tutaj tak czekaj, tak na pewno nie. No tak, jasne, że tak. Ja tak, nie wiem. No dawaj, no i sprawdź, co jest to skrzynce. Dla widza sprawdź. Widz jest ciekawy. Wiesz, jak to ograć przecież. No wiem. O ty, nie, przestań bić, ty, chłopaku. Czekaj. Jak... Nie, zostaw mnie. Zostaw mnie, ty lordetka. O ty! Nie zrobisz mi tego. Nie. Nie, odsuń się ode mnie. Odsuwaj się.
Nie, dobra, dosyć nie szczepcą, już nigdy więcej, nigdy ci nie zaufam. Ojejku, ale zabawię z tobą, Mareczek, jest naprawdę, dobra, zobaczmy tu, czy tu się coś pozmieniało. Może tutaj jest jakaś, nie wiem, kumulacja lotto, prawda? Miejsce? Tu się nic nie zmieniło, stary, już mam serdecznie dosyć tego miejsca. Tu jest wszystko tak, jak było i nic się tu nie zmienia. Serio, mam dość. Niby się nic nie zmienia, ale palionki jak nie było, tak nie ma. Tu nic się nie zmienia, palionki jak nie było, tak nie ma. Ty, a tu tak było? To. Patrz, bo tu są wszędzie stołny. Tu też nie było stołna? No, w sumie, czekaj, a tu w ogóle nie było biblioteczki? Właśnie, kurczę, nie pamiętam, co, czy tu nie była deska po prostu? Ja mam wrażenie, jakby tutaj cały czas były deski, wszędzie były deski jakieś. Mi się wydaje, że to ale tu nie. Się trochę znaczy rozpada. Nie, troszkę było tu stołna. Ale tu mi się nie kojarzył Stonebrick w ogóle na tym. A to? A to ja ostatnio wykopałem. Dlatego takie. Wow, O kurde, widzisz, tutaj mnie troszkę poniosło. A faktycznie. To jest, dojście do tego. Dobra, to zamurujemy. Tak, dobra, czekaj, sprawdzamy to? No dawaj, musimy, zobacz. Coś, dobra, to coś? Ja się kopię w dół, a ty wodę rozlejesz później. Ja ci wodę rozleję. A ja ci rozleję lawę za to, co mi ostatnio tutaj chciałeś. Nie, no żartuję. Nie no, na dole ci wodę rozleję, tam sobie skoczysz ładnie. Tylko ja nie. Stary, to jest masa tego Stonebricka. Czekaj, masz pochodnię jakąś? Co? No, mam. Zarzuć mi jedną. Jedną, a masz Optifine'a właśnie? Mam, no jedna więcej wystarczy. Dać. No dobra, jedna wystarczy. Jedna pochodnia. Myk. O, super, mam, dobra. Koks, to kopię się w dół. Stary, to jest ciągle Stonebrick, to do końca to prowadzić może. Tylko nie wiem za bardzo dokąd. Czekaj, tu jest stone już. Obserwuję baczno. Czekaj, no kopię się dalej, O kurde, stary, coś tu jest. Nie, dobra, trollujesz mnie jeszcze. Nie, no serio, patrz, nie widzisz? Pokaż, czekaj. Czekaj, robię ci tutaj ten. Co tu jest? Jo, ej, faktycznie. Dobra, skacz tu. No dobra, nie, jeszcze co? Ja ci nie wierzę. Ja ci po prostu nie wierzę, ja wiem jak to się skończy. Dawaj. No dawaj, no. Dobra, jeszcze co? Jak skaczę? Nie ma szans, nie! Czekaj, tu coś jest jeszcze, nie wiem co to. To są jakieś deski, nie wiem dokąd to prowadzi. To dalej jest, czy co? A mi to wyglądało jak nie, dobra, biblioteczka. Na razie zostawmy to po prostu. Czekaj, bo musimy ten dywr. Kurczę, czemu miałeś wodę, czy nie? No ty miałeś wodę. Czekaj, bo tu trzeba, wiesz co, czy zrobić. Ty ją zamurowałeś? Nie. Tu trzeba, wiesz, zrobić tak, żebyśmy później mogli wypłynąć sobie po prostu. No daj mi to, ja mogę to zrobić. Nie, no dobra, to zrobimy jak już będziemy wychodzić, sprawdźmy co tutaj jest. Można. Też, to prawda, masz rację, dobra, sprawdźmy to, czekaj. Dobra, co gdzie idziemy? Czekaj, tam są jakieś tabliczki. Wow. Chwila, bo tu są tabliczki, ale czekaj, a tutaj jest jakiś parkour i tam są też piece. To zobacz którą tylko stronę wolisz, bzyku? No, tabliczki wydają się prostsze, tylko że wiesz jaki jest problem? Że ja się boję, że to jakiś redstone jest, że tam tutaj, że trzeba będzie przejść. Dobra, ten to sprawdźmy to najpierw. No. Myk, parkour. Hop, spokojnie, nie są ciężki, dobra. Jest dosyć prosty, okej. Okay. Tu jest jakieś zejście na dół. Dobra. Czekaj, w piecach sprawdź, czy coś jest w piecach. Właśnie. Nie, piecka, nic nie ma. Dobra, czekaj, bo chodźmy zobacz, bo mi się wydaje, że coś pominęliśmy, bo tutaj widzisz, tam jest masa rzeczy tutaj, czekaj, jak tak zejdę lekko. Kurde, stary, co tu się dzieje? Dobra, czekaj, to jest chyba potem. Jo, dobra, weź. Dawaj, weź, czekaj. O kurcze, ja ściągam elytrę, bo to może być zabójcze tutaj, jak sobie dwa razy spację klikniesz. Dobra, tutaj, co tutaj jest? Redstone jest, nie ma tam niczego, można tutaj przejść, bo to wygląda. Czekaj, nie. Widzę, że bardzo chcesz stąd uciec, w takim razie dam ci jedną szansę, rób. Widzisz, jak jest napisane rób? No. Ej, nie, nie widzisz błędu, nie widzisz nie. Błędu. No, widzę. Dobra, ci będę mówił, a wtedy może pozwolę to wrócić do palionowa. Powodzenia piękna. Ej, tu była palionka? Albo Milki. Wow. Aha, i wyrzuć tu swoje itemy, które ci mi zabrałaś. O, ty zgniłe mięso! Mega. Nie, czekaj, nie, tu nie. Też jest jakieś zejście. Ej, dobra, ale tutaj pisze zaczynamy, nie? I patrz, tu nie ma zejść. Mi się wydaje, że najpierw powinniśmy właśnie przejść tam, w tamto miejsce. Dobra, to czekaj, bo tam była drabina, a tutaj nie ma drabiny, to jednak sprawdźmy no, tamto właśnie, miejsce. Właśnie, dlatego ja bym najpierw sprawdził tutaj, gdzie jest drabinka i można nas na jednym speedzie potrafisz? Tak, oczywiście, to nie jest trudny parkour. A wiesz, co bym zrobił? To, bo to z Jeciego chyba, nie? Weź, ja bym tu wylał wodę. Ja bym tu wylałbym tą wodę twoją. Co ty na to? Ale to mu tylko pomożemy. Ale jak to? No ale to no nie bo on jest, on jest królem mrożenia. A faktycznie! Nie, dobra, to zostaw tą lawę. No jasne, że tak, dobra, czekaj, zobaczmy co to jest.
Nie wiem, stary, totalnie co to jest za miejsce, tutaj był, ale mam wrażenie, że my jesteśmy w ogóle w jakimś... Co? To jakby to nie jest początek, to jest już jakby koniec, widzisz to? Tak, parkura. Tak, że... To mi wygląda jak parkur, ale wiesz co, my mamy elytrę, my to możemy... No, my nie kurczę. Musimy się nic zobaczyć. Zapomniałem, że jej nie mam założonej. Wow. Chodź, bo tu jest jakiś tunel, chodź. No dobra. Tu może coś tu będzie. Och, stary, tu są jakieś obrazy w ogóle, nie wiem co tu się dzieje. Obrazy i tutaj mamy... Jo, tu to jest wygląda... jakiś... No, bardzo śmieszne, naprawdę. Jeszcze psą nie wyjdziesz, nie no, wyjdziesz. Dobra. Tam, masz... No, już chciałem ci grozić. Ja no żartuję. Dobra, a stary, tu o co tu chodzi? Dobra, Jezu, robota, niebawem gdzieś cię zabiorę? Ja nie wiem o co chodzi, stary, ale widzisz, tu jest jakby jedna cela, a po drugiej stronie jest druga. Czy tutaj była Palionka i Milki razem? Możliwe, tak. No tylko patrz, a jakie jest łóżko? Łóżko jest niebieskie, bo to jest tu? Lodowe, to jest okay. Odwiedziego, nie? A po drugiej stronie jakie było? Po drugie też było niebieskie, takie same. Tak, takie dobra, no. Ty, co to jest za pokój? Czekaj, o, widzisz to? Yo! Stary! O nie. Co tu się dzieje w ogóle? Czekaj, czy to jest jakaś kombinacja tymi? Masz. Ej, możliwe, że to jest jakiś o! Ej, słyszałeś coś? Słyszałem! Ty coś się... Ty! O! Słyszałeś? No! Piston! Coś tu jest! Coś tu nie gra! Czekaj! Weź to klikaj! Jakiś tłok, no dobra. Będę klikać, powoli będę klikać, uwaga. O, dobry, klikasz? Hop. Dobra, no ale to się gdzieś dalej odpala, ja nawet nie wiem gdzie. Tutaj nie, tu nic nie widać. Tak, to tam gdzieś dalej jest, no. Czekaj, kurde, zobacz. Ja nie rozumiem tego, ale właśnie nie da się tam pójść dalej. Faktycznie. A ja gdzieś tutaj tego z pistona słyszę. No tu jest gdzieś. No. Czekaj. Czekaj, może tutaj właśnie, no. Walę cały czas, klikam w tego pistona tutaj. Kurde, ja nie wiem gdzie to jest. Tu w ogóle ja nic nie widać. Ej, ja bym tego, no ja bym tego nie robił. Weź to z. Dobra, stary, a czekaj, bo to wygląda mi podejrzanie. Powiem tak, what? Dobra, podejrzanie nie, mi to nie, chciałem nie. Powiedzieć, że ja wygląda, zamruj to. Myślałem, że coś tu będzie, no. Dobra, to jednak nie, ja mam za mocny kilo. Dobra, nie wiem co to jest, ale to coś otwiera. No tak, na pewno coś to otwiera, ale czemu... Kurde, czekaj, a... Ej! Poczekaj. Kurczę, to nic nie robi. Robi się coś, czy nie? Nie, zobacz co to, ale to jest jakiś troll! Kto to czemu? Tak strollował? Bo ja cię... Ej, aha... No nie gadaj, tu niczego nie było? Nie wiem. Ej, to szczerze, w ogóle nie było... To jest nie przerażające, wiem. Stary, mnie to przeraża. Mnie to przeraża, nie. Że my, wiesz, wykonywaliśmy jakąś pracę. Czekaj, tutaj trzeba wyjść. Ja wyjdę elytrą, albo nie, albo czekaj. O ty, też elytrą pochodzisz, dobra, też wyjdę. No proszę mnie nie zamurowywać, dobra? Proszę to ładnie, o właśnie, zniszczyć i ja tutaj elytrę potrzebuję założyć. Dobra, wypłyń se. A kurde, zniszczyłem ten mechanizm chyba. No już trudno, zniszczyłeś wszystko, no. Już wylej to wodę, co, fajnie. Napraw to. Nie. O, dobra. Ty, ja ci dam. O, ty, nie no, dobra, już trudno. A ty, jaki? Ja. Nie, no dobra, już to naprawię. No pewnie. Wszedłem i co? Dobra, idziemy stąd. Dobra, nie, ja stąd uciekam, patrz, mi się wydaje, że tutaj, zobacz, to wygląda mi na to, że to był jakiś obrazek, nie? A no tak, miejscu... tak, to wygląda, poczekaj, ale nie, to pod innym już nic chyba nie będzie. Dobra, słuchaj, lecimy, jest, wracamy z powrotem, tu nie ma sensu, tu już nic więcej nie ma. Ja już jakby, wiesz, sprawdziliśmy już to, koniec. No. Trzeba iść dalej, trzeba wrócić tam, gdzie byliśmy. Więc tam lecimy. Pokaż, nie mogę... aha, właśnie, czekaj, właśnie. Kurczę, nie mogę wylecieć. Ja chcę zobaczyć te tabliczki tam. O, kurczę, ała! Stary, uważaj, bo tutaj właśnie jest ciężko, kurczę, wymierzyć. O, żebym dostał, dobra, ale jest git. No je! No dawaj, szybko nam fajerwerki, dobra, tego marnujesz. Dobra, let's go, lecimy, wracamy z powrotem. Myk. O kurde, tutaj się tak ciężko właśnie... O ty, nie zrobisz mi tego. Ej, zginę. Nie, Szybson, jesteś po prostu człowiekiem... Człowiek zło, człowiek myślnik zło jesteś. Jesteś człowiek myślnik zło. Nie dość, że jestem torturowany. Człowiek mnie zabija, człowiek mi robi każdego pranka. Ja nie wiem, czy ty masz jakieś... Współpracujesz z tym Yetim, czy może... Nie wiem, może mnie tak bardzo nie lubisz. Dobra, co ja ci zrobiłem? No powiedz mi, co ja ci takiego zrobiłem? To ja może naprawię to. Nie, może przez tą lunetę. Dobra, oddam ci tą lunetę, zostaw. Ale czemu za każdym razem mnie zabijasz? Nie wiem. Przepraszam, Mareczek, to... Ja myślałem, wiesz...
Plan był na początku taki, że ty zauważysz, że ja to zrobiłem i się zatrzymasz, ale ty skoczyłeś. Nie. Idziesz tu do mnie? Dobra, ja poczekam tak to na ciebie, mam jakieś twoje itemy. Dobra, Mareczek, przepraszam cię bardzo, nic to nie miało stało, tak wyglądać. Nic się nie miało stało, tak no wyglądać. Jest jak jest, I ty... Dobra, to super, dobra, sprawdźmy to w takim razie. Okej, widzę, że bardzo chcesz, to już czytaliśmy. To dobra, to co, lecimy dalej? O kurde, wskoczyłem. Ja dobra, ty idziesz pierwszy, okej. A to co to? Wow. To jest przystojniejszy. Wow. Nie no, oczywiście, że Yeti. Co? No Yeti jest przystojny. Nie, żartuję, Szymson. Ty jesteś najprzystojniejszy. Ale to jest ty pierwszy. Nie, bo to jest przecież śmierć, to jest śmierć. Myślisz? Czekaj, ja to sprawdzę. Nie, czekaj. Nie sprawdzaj tego. Sprawdzę. Ja ci otworzę. Nie, weź. Nie, no, ale czemu? Nie, bo pomyśl sobie. Patrz, mogę to oszukać, bo jestem jakby po... Pa, widzisz? Jestem w trakcie. Kurde, tu faktycznie jest lawa. Ej no, ale, no, ale wiesz dlaczego? Bo zatrzymaj się, to jest quiz. Patrz, kto... Ej, ale... O kurde, no. Kto robił ten quiz? Ten quiz robił Yeti chyba, no pewnie nie? Tak. No to, czy Yeti by powiedział, kto jest przystojniejszy i by wybrał Szczepsona? No na pewno. Yeti to no, prosty chłopak. Nie, no ale słuchaj, faktów nie można oszukać po prostu, wiesz? Ale wiesz, ale faktami się trzeba liczyć, a nie walczyć. Dobrze, ale można je sfałszować i widzisz tutaj... Dobra, przekonałeś mnie, okej. Ale to czekaj, muszę zrobić jedną rzecz. Musimy zrobić tak. O, ja wiem, co ty chcesz zrobić. O tak. Oj tak. Ja niestety nie mam tego niebieskiego. Ale wiesz co, patrz, ale pokażę ci coś jeszcze lepszego. Pokaż. Oj tak. Już to mi się to podoba. Oj tak, normalnie, wyjaśniony chłop. Czy to było takie trudne? Oczywiście, że nie, oj nie. Nie, co ty? Ej, kurde, bałwan, jak się straszyłem. Się przestraszył. Stary, ile to jest bałwanów? Faktycznie, lodomiry, tylko wszystkie nie mają ściągniętych te. To jest pewnie... Ty, patrz, chcesz zobaczyć... Patrz, ja napisał Szczypsona bez Z, po C. No po prostu to jest... To najgorszy sort ludzi pisze takie rzeczy, naprawdę. No nie wiem, możesz go sobie stworzyć. Aha, że bałwana, no nie wytrzymam. Czekaj, że to jest koniec? Czy my naprawdę mamy wracać w tym momencie? Bałwano, w łocie pierony, ale wiesz co? Stary, musimy wrócić. Nie, ale zaczekaj, ale tu coś jeszcze jest, tu jest napraw i nazwij, tu jest kowadło jakieś. Po co niby kowadło było? Nie wiem. Chyba miała name taga, wiesz? Chyba tu... Że tu myślisz, że coś jest pod tym? Nie, mi się wydaje, że ona musiała, że, bo to była chyba Emilia albo Palionka, która tutaj była. No chyba Milki, raczej Milki, biorąc pod uwagę, jakie to są, wiesz, te. Ktoś tutaj, ona potrzebowała tego śniegu, ona zrobiła te bałwany, żeby mieć łopatą i śnieg zebrać, nie? Zbiera tutaj ten śnieg i musiała jakąś, nie wiem, podsadzkę zrobić. Może ona wyszła, może już jej wszystko... Że myślisz, że... Czekaj, tu jest taki słup, że tu wyszła? Ty, to no, na pewno. Czekaj. No, ja masz rację. Widzisz, kurde, patrz, te bałwany, nie szanuję. Ale one, oła, ej, one giną! Nie, co ty robisz? One zginą. Dobra, przeżyją. Czekaj, idziemy dalej. Dokąd to prowadzi? Nie wiem, ale patrz, ile tu jest tej latarni. Kurde, stary, tu jest koniec, matko, ślepy zaułek. O matko, ile tu jest tej latarni, ty zobacz, z tego podwodnego monumentu. Tak, no. Ale dobra, ale to jest ślepy zaułek, to tu nic nie ma. Dobra, Marek, ja nie wiem, co my tutaj mamy robić. Chodź, wracamy z powrotem, bo to już tu siedzimy tyle czasu, ja się czuję niebezpiecznie tu jest po prostu. Wiesz, tu nie ma co tu siedzieć. Muszę ci powiedzieć, ja jestem zły po prostu tutaj, że tak powiem, też. Myślę, że tu trzeba jak najszybciej uciec stąd. No to dawaj. Nie jest to dobre miejsce, uciekamy, hop. Ale no odkryliśmy coś, no tego wcześniej nie było. I patrz, i to wszystko przez to, że była piękna, pogodna pogoda. To prawda. Niesamowite, jak pogoda potrafi wyciągnąć ludzi z domu, no, nie? Nie siedźcie przy tych komputerach, widzowie, a jak już siedzicie przy komputerach, to oglądajcie nasze odcinki. Prawda. Let's go! Kurze, no faktycznie, ty masz dobry pomysł z tym. Tylko wiesz, że ja fajerwerek używam. Ja płaczę, bo potem te creepery, ja zabijam je. I tak naprawdę potem daję Palionowi te fajerwerki. No nie potrafię. No, dawaj, o ty. W pajęczynę padłem! Ja też padłem w pajęczynę, patrz jak ja pan wylatuje z niej. Ej, co się dzieje? Ej, po co się stało ze mną? Ej, widziałeś to? Nie widziałem. Patrz, że możesz, wiesz, jak wlecisz w pajęczynę, to możesz tak jakby być w locie, czekaj. Pa, widzisz, to widziałeś o tym? O kurde, no, faktycznie, ja czekaj. Ja tak się zablokowałem w pajęczynie. Masakra. Jezus, no, co jest? Nie mogę tam dolecieć. Dobra. O, pa, jak się zablokowałeś. Czekaj. Ty jesteś jak mucha w sieci pająka.
Mucha jak w świecie. Jak ty lecisz? Takie to jest porównanie dobre. Mucha w świecie pająka, to jest dobre, mi się to podobało, Mareczek. No, no. Mówi, czasem ty wywalniesz coś tak naprawdę z sensem, naprawdę, niesamowite. Czasem coś mądrego. Tak, czasem coś mądrego. Dobra, widzowie, tu kończymy nasz odcinek, ponieważ my wracamy w tym momencie na Palionowo, więc już tego nie będziemy wam pokazywać, bo to już po prostu nudy. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie, prawda, 19:19, zapraszam do Marka. Ty, no nie mogę wyjść z tego. Co wolno, jest grane? To się wolno. Dobra, chodź, wracamy w takim razie z powrotem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, zapraszam do Bzycha, tam kolejne odcinki, prawda? Superaźne z Palionowa. Widzimy się, no, jutro. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.